Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia nietypowej, bo środowej, bonusowej tygodniówki. Jeżeli Wam się spodoba to, co dla Was przygotowaliśmy z Dawidem, gorąca prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu kanału, komentowaniu, no i oczywiście możecie wesprzeć kanał moją osobę w programie Patronite. Zachęcam do obejrzenia tego, co dla Was przygotowaliśmy. Dzień dobry drodzy widzowie, zaczynamy naszą kolejną cotygodniową tygodniówkę. Tygodniówka tym razem wyjątkowo będzie w środę, ponieważ nadganiamy tematy, które straciliśmy, a prawdopodobnie w czwartek, jak się uda, to okaże się miecznik zamiast zwykłej tygodniówki, więc jeszcze zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, czy uda się z aprowalami. Zmienność decyzji jest świadectwem ciągłości dowodzenia. I tak dalej. Tak. No dobrze, zaczynamy od tematów czołgusiowych, okołopancernych. Pierwszy temat. Litwini zadecydowali, że kupują Leopardy 2A8, czyli pojazdy nowoczesne, kolejną modyfikację 40-letniego czołgu. Pamiętajcie, że Leopardy 2 to są pojazdy, które zostały wprowadzone do służby w 1979 roku. Teraz mają już grubo ponad 40 lat. I w tym momencie, co można takiego ciekawego powiedzieć o zakupie litewskim? Nieduży zakup, tam będzie prawdopodobnie łącznie do 50 pojazdów, czyli prawdopodobnie batalion według struktury być może 44-wozowej. Do tego pojazdy towarzyszące, czyli czołgi saperskie, pojazdy ewakuacyjne, może mosty towarzyszące. Jest to deal, który się tak dość mocno wpisuje w współpracę litewsko-niemiecką ostatnio. Pamiętajcie, że Niemcy dość mocno wspierają Litwinów. Litwini z kolei wybierają sprzęt niemiecki, na przykład boksery, KTO Boxer, na przykład pancerhaubice, z tego co pamiętam, kupili. Więc generalnie Litwini kupują uzbrojenie niemieckie, jest to raczej kupowanie z przyczyn politycznych. Tak jak my kupowaliśmy głównie uzbrojenie amerykańskie do pewnego momentu, tak Litwini po prostu kupują uzbrojenie niemieckie, ponieważ Litwini uważają, że Niemcy im w razie czego pomogą, a patrząc po tym, że cała brygada Bundeswehry będzie stacjonować na Litwie, pewnie coś w tym jest. Tak, Jarek, dwie jakby kwestie, nie? Bo wiesz, pierwsze, nie wiem, czy to jest powód, znaczy do śmiania pod nosem jest, bo to wiesz, kiedy jakby takie zapowiedzi dumne się rozmieniają z rzeczywistością, czyli gdzie te wszystkie K2 w Europie sprzedawane? No, o ile czołg, może nie sądzę, żeby czołg pod względem jakby takich wartości technicznych Leopard był lepszym, no to zwyczajnie aspekt polityczny pod względem Korea kontra Niemcy, no jest tutaj, podejrzewam, że to jest po prostu deklasujący w wielu krajach, na wielu poziomach. Natomiast jakby druga kwestia odnosi tej brygady, nie? Bo są takie, nie wiem, pewnie też odnotowałeś takie podśmiechujki, o Jezu, kiedy to oni brygadę, Boże, leszcze Niemcy. Słuchajcie, weźmy pod uwagę, że nie chodzi o to, żeby wysłać jak naszych żołnierzy na granicę na początku tego całego wydarzenia ludzi w sile kompanii, batalionu, czy nawet brygady niemieckiej tam i weźcie sobie radcie, tylko problem i harmonogram niemiecki w dużej mierze dotyczy tego, że ta brygada ma tam stacjonować przez cały czas. Tak? Ona, to nie ma być jednostka dyslokowana tam do miejsca czasowej dyslokacji, tak? Tylko ta brygada ma się znaleźć na Litwie i ona ma tam zostać, co oznacza, że Niemcy przenoszą całość jednostek, przenoszą rodziny. Zwyczajnie to będzie niemiecka brygada mająca miejsce stałej dyslokacji na Litwie. To należy zaznaczyć i pod bardzo dużym względem, to właśnie te wymagania wiążące się z tym, że ta brygada ma mieć stałe miejsce dyslokacji na Litwie, oznaczają taki, a nie inny harmonogram czasowy. Ja bym bardzo chciał zresztą na marginesie zobaczyć zdolność naszych sił zbrojnych do stałej dyslokacji polskiej brygady zmechanizowanej w Estonii. Nie bądźmy brutalni, niech będzie, że trochę bliżej niż Niemcy mają na Litwie. I chciałbym zobaczyć, w jakiej formie czasowej bez ograbienia całych sił zbrojnych, czyli jak w stylu polskich kontyngentów wojskowych, gdzie wysyłaliśmy na przykład odpowiednik batalionu, czy brygady, czy nawet tam powiedzmy, że dywizji, tylko że ten odpowiednik był złożony z trzech albo czterech brygad, tak? Jakie dywizji? Przecież to była wzmocniona brygada w sumie. No wiesz, w nazwie brzmiało fajnie, nie? Dywizja. W każdym razie pewnie ekwiwalent u nas jakby naszych sił pewnie w Iraku czy Afganistanie to była góra brygada, nie? Tylko że to nie była brygada wysłana. To był ulepek, nie? Więc to jest ta kwestia.
Coś mnie... Natomiast technicznie Leopard 2A8, rozwinięcie Leoparda 2A7, dobry pancerz, dobra mobilność. Leopardowi się było utyło do ponad 70 ton. Jest to już czołg taki, który wymaga kuracji odchudzającej. No tak, jak tak ja. my, dokładnie. Tak, my, tak, tak. Więc natomiast no, sprzęt dobry, tak. No, ciężko naprawdę, znaczy inaczej, żeby czepiać się pod względem możliwości bojowych nowych wersji Abramsa, Merkawy czy Leoparda, to trzeba mieć dużo złej woli. A już kombinować, tak, nie? Tak, bo to są maszyny, które każda oczywiście inna, zaprojektowana z trochę innymi wymaganiami, ale jeżeli chodzi o pancerz, siłę ognia i mobilność, to każdy z tych czołgów spełnia z nawiązką wymagania pola walki. K2 zresztą też, przy czym K2 jest dość specyficznie, no bo nie jest najsłabiej opancerzony ze wszystkich tych czołgów, ale ma też no, najmniejszą masę, tak? No dobra, i tym możemy chyba temat litewskich Leopardów kończyć. Takie pytanie gratisowe, jak tak patrzysz na K2, w takim wariancie tak teraz, nie? To czy biorąc, zostawiając z boku te czynniki gospodarcze, powiedzmy, pod Zenkoreńczyków, że to był jakby program też badawczo-rozwojowy mający służyć do opracowania nowej konstrukcji, to czy to jest czołg, który się odznacza na plus, na tle wozów jakby teoretycznie te kilkadziesiąt lat starszych koncepcyjnie? Chyba nie za bardzo, nie? Nie, kompletnie nie. Ani na plus, ani na minus. To jest czołg, który, w którym wiele, K2 jest czołgiem, w którym wiele rozwiązań konstrukcyjnych zaimplementowano ze względu na to, że Koreańczycy chcieli utrzymać możliwie niską masę tego czołgu. Mhm. Czyli tam jest wieża o obniżonym profilu. Ona nie jest niskoprofilowa, ale o obniżonym profilu, czyli jak w czołgu Leclerc. Automat ładowania w niszy wieży, ponieważ on znowu pozwala urwać jednego członka załogi, a urwany jeden członek załogi w czołgu oznacza redukcję masy pojazdu około 6 do 7 ton. No tak. No bo tak się to przekłada. Jak policzymy sobie, że jeden członek załogi potrzebuje według norm zachodnich 1 metr sześcienny, według norm wschodnich pół metra sześciennego. Natomiast jak obudujemy sobie, jak wywalimy jednego członka załogi z pojazdu, to masa pojazdu jest tam 6-7 ton przynajmniej mniejsza. Więc no i jeszcze oczywiście Azjaci, którzy są postury bardziej mikrej od Europejczyków, to oni mają większe problemy z ręcznym ładowaniem amunicji. No tak. I to się pojawia we wszystkich pojazdach, niezależnie czy chińskich, czy koreańskich, czy japońskich, czy wietnamskich. I też u Hindusów generalnie budowa fizyczna człowieka jednak zależna od genomu, od rasy. Powoduje, że tam ładowniczy jest ciężej znaleźć w populacji, mimo że to są armie w wielu krajach poborowe, tak? Czyli oczywiście Chiny, oczywiście Korea Południowa, Wietnam, Pakistan, Indie, to jednak tam było ciężej znaleźć ładowniczego, który byłby krzepki i się nie męczył. I dlatego nastąpiła we wszystkich tych krajach ewolucja i przeskok, że poprzednie generacje czołgu jeszcze miały ładowniczego, no bo na przykład to były jakieś mutacje T-55. Tak, no wywodziły się z innych... Tak, T-59, natomiast w Korei był K1A1, gdzie K1 miała jeszcze tam ładowany ręcznie armatę, natomiast już potem wszystkie nowe generacje w tych krajach, no to są już po prostu automaty ładowania albo karuzele, takie jak w Indiach, mówiąc Arjuna kuriazalnego, albo w Korei, albo w czołgach wietnamskich nowych, czy w 90-tkach, albo w czołgach chińskich. Czekaj, a Wietnam ma nowe jakieś wozy swoje własne? Swoich własnych nie, oni kupili sobie te 90S. A, dobra. Boże, myślałem, że coś przegapię. Dobra. No i też użytkują te 34, żeby no, śmiesznie dalej. Tradycja i nowoczesność. Znaczy w sumie mają już dużo patonów, które zdobyli w 75. Nie, ten cały konglomerat. Natomiast to, co jest no, w sumie takie dość interesujące, to to, że jednak te wiele rozwiązań konstrukcyjnych co do cięcia pancerza w K2 jest po to, żeby ten czołg miał niską masę, czyli był dostosowany do warunków południowo-koreańskich. Natomiast nie, to nie jest czołg pod żadnym pozorem lepszy niż inne czołgi, chociaż ma dość zaawansowaną elektronikę, system kierowania ogniem faktycznie. Natomiast no, nowa wersja Abramsa Leoparda też no właśnie, to mają, tak się domyślam, nie, że to są te rzeczy, które jeszcze tam stosunkowo łatwo można przecież w nowych wersjach SEP-3 i tak dalej, 2.8, no to pewnie, wiesz, kwestia jakby, nie wiem, jakiejś redukcji załogi do dwóch osób, nie? Albo wprowadzenie nowej armaty, to pewnie byłoby trudniejsze. Tak, to chyba jeszcze się poruszamy w takich... No dobra, co no dalej? A jak już jesteśmy w temacie armat, no to mamy amunicję. Jezus Maria, nie będzie amunicji do Abramsów, uranowej. Matko Boska, co my zrobimy? Tak militarny Twitterek zalały takie newsy parę dni temu. W zasadzie wszystko wynika z tego, że Northrop Grumman oznajmił, że
nie będzie kończy produkcję pocisków z rdzeniem zubożonego uranu i oni produkowali pociski M829A4, który jest następcą M829A3. No i chciałbym tylko grzecznie przypomnieć, że my wysłaliśmy Lora do Stanów i on był zaakceptowany na bagatelka 60 tysięcy sztuk amunicji przeciwpancernej podkalibrowej do czołgów ze zubożonym uranem i 50 tysięcy sztuk starszej M829A2. O ile M829A2 pamięta czasy po wojnie w Zatoce, ale Amerykanie tej amunicji mają dużo i jestem skłonny uznać, że Amerykanie, żeby nie utylizować drogiej amunicji, to nie są nam ją w stanie sprzedać po kosztach. Znaczy drogiej w utylizacji. A za co my ją potem zutylizujemy? No jak to? Jak przyjdzie się takiegoś rowu zasypie piachem. Po co drążyć temat? Takie tam tylko refleksje, no. Nie, a tak poważnie to nie wiem, ile kupimy i czy kupimy, bo są niejawne zakupy amunicji czołgowej już w Wojsku Polskim. Myślę, że... Ogólnie amunicji, co jest... Zostało to w dużym stopniu utajnione. Trochę rozumiem powody. Mam mieszane, Jarek, uczucia, bo o ile pod względem tak dokładnych ilości i kwot rozumiem, tak to chyba poszło trochę za daleko, wiesz? Czyli no bo tego, można by powiedzieć, że kupiliśmy dla artylerii pewien rodzaj amunicji korygowanej i pewien rodzaj amunicji przeciwpancernej i myślę, że nikomu by włos z głowy nie spadł, ale my nie możemy legalnie tego powiedzieć, poza tym, że po prostu kupiono nowoczesną amunicję do artylerii, tak? Na przykład. W dużych ilościach, nie? Ale to no nie można. Co jest bez sensu. W przypadku amunicji czołgowej też jest trochę kuriozum, no bo my wiemy po ilościach, które my chcemy kupić, które publikują zagraniczni partnerzy Polski, no, tak? Tak, no słuchaj, no to przecież to jest podobna zabawa jak z tymi czujnikami systemu samoobrony, wiesz. Przy czym LOR w Stanach to nie oznacza, że my tyle kupiliśmy, tylko to jest maksymalna wartość, którą my chcemy kupić, to jest istotne. I to było, wiesz, też dość sprytnie pomyślane przez Agencję Uzbrojenia, bo oni to fajnie wykombinowali, no bo wiecie, amunicja czołgowa to jest coś, co się starzeje. 15 lat, no góra tak. 20 i to trzeba wycofać. Nabój trzeba, że tak powiem, zmielić, co jest kosztowne. Więc jeżeli my sobie naraz kupimy i nawet ktoś będzie w stanie wyprodukować, nie wiem, 10 tysięcy sztuk naboi w rok, to wiecie, jest problem, bo nam za 15 lat te 10 tysięcy sztuk wypada. Więc lepiej jest robić tak, że my rocznie na przykład dostarczamy sobie 2 czy 3 tysiące sztuk danego typu amunicji przez dekadę albo przez dwie dekady. Tak, żeby ona wypadała partiami po ileś tysięcy sztuk. Oczywiście na początku tej amunicji będziemy mniej mieli niż chcielibyśmy mieć, no ale to jest zdecydowanie zdrowsze, nie? I no, z tego, co wiem, Agencja Uzbrojenia, to ona kontraktuje z Amerykanami zakupy uzbrojenia, po prostu amunicji, kilku różnych typów. Natomiast wracając do naszej amunicji ze zubożonym uranem, no po pierwsze, dlaczego zubożony uran? Słuchajcie, prosta sprawa, zubożony uran, właściwie stopy zubożonego uranu mają wysoką gęstość. Jest prawie 1/3 większą niż wolfram, z tego co kojarzę. I przez to ten penetrator o tych samych wymiarach, jak penetrator ze spieków wolframu, ma większą masę. To jest pierwsza sprawa. Czyli jeżeli ma tą samą prędkość, a ma większą masę, no to w stanie jest przybijać więcej. Druga sprawa jest taka, że zubożony uran ma własności adiabetyczne, czyli samooszczące. Czyli rdzeń z normalnych spieków wolframowych, jak pokonuje płytę pancerną, to on grzybkuje w niej. Jak grzybkuje, to on wyhamowuje bardziej. Natomiast zubożony uran, to jest tak zwane ścinanie adiabetyczne pasm, on jak zagłębia się w płytę pancerza, to ten jego czubek się, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, to będzie niefachowe, rozpływa się. Zachodzi to ścinanie adiabetyczne, czyli samooszczenie i po prostu zamiast grzybkować i wyhamowywać, to on się jakby rozpływa i sam się ostrzy, pokonując pancerz. Oczywiście on też zwalnia swoją prędkość pokonywania pancerza. On wyhamowuje, ale wyhamowuje zasadniczo mniej niż spiek z wolframu. I największa różnica była nie przy pokonywaniu monolitycznej płyty stalowej, tylko przy pokonywaniu stosu płyt stalowych. Czyli na przykład mamy ciężki fartuch balistyczny czołgu, potem mamy pół metry przerwy na przykład i mamy burtę kadłuba. I okazuje się, że w przypadku pokonywania tego typu celów na przykład, to rdzenie w latach zimnej wojny z ubożonego uranu pokonywały o 18% więcej pancerza niż rdzenie wolframowe. Oczywiście te spieki wolframowe były potem udoskonalane, te spieki wolframowe były coraz lepsze, jeżeli chodzi o stopy. I na początku lat 90. różnica w przebijaniu pancerza przy tej samej prędkości penetratora, który trafiał w cel, wynosiła już tylko 8%. Ale tutaj, słuchajcie, na białym koniu wjeżdża fakt, że zubożony uran to jest, słuchajcie, odpad z sektora energetycznego. No tak, czyli koszty, nie?
Oczywiście. I efekt był tego taki, że pocisk z rdzeni zubożonego uranu, czy penetrator z rdzenia ze zubożonym uranem był, słuchajcie, w latach zimnej wojny w Stanach Zjednoczonych aż o 44% tańszy niż penetrator z wolframem, ze spieków wolframowych. 44% to jest dużo, był prawie o połowę tańszy. Co prawda, potem utylizacja jego jest na tyle kłopotliwa, że w całym cyklu kosztów życia, Amerykanie sobie świetnie to policzyli. Słuchajcie, jak sobie wejdziecie na DTCI amerykański, to macie tam pizdyliard po prostu analiz, które rdzenie, wolfram czy uran, uran czy wolfram, fabryki, składy, koszty produkcji, koszty pozyskania, koszty utylizacji. Macie, słuchajcie, naprawdę kilkadziesiąt PDF-ów i wystarczy to zasadzić i poczytać. Tylko że to jest z cyklu hobbystów, nie? Bo 4 godziny o gładziach i o gipsowaniu ścian, nie? Tak. Więc żeby wam nie zrobić 4 godzin, postaram się trochę streścić. No i wyobraźcie sobie, że utylizacja tego jest o tyle droższa niż rdzeni wolframowych, że finalnie te rdzenie ze zubożonego uranu były tylko o 8% tańsze niż ze spieków wolframowych. Tylko że Amerykanie doszli do wniosku, że skoro im grozi trzecia wojna światowa i w ogóle wielka wojna w latach 80., to prawdopodobnie utylizacja tego będzie najmniejszym problemem. No i teraz, wiecie, lata 90. i co się wydarzyło w czołgach, w amunicji przeciwpancernej. Na zachodzie na przykład Niemcy no musieli kombinować jak koń pod górę, no bo oni z przyczyn ideologiczno-politycznych nie poszli w rdzenie ze zubożonym uranem. Więc żeby Niemcy, żeby zachować taką samą przebijalność, wydłużyli lufę armaty w Leopardzie, czyli z 44 kalibrów na 55. 52, sorry. I wydłużyli lufy, no i zwiększyli prędkość wylotową swojej amunicji o mniej więcej 150 metrów na sekundę, 180 metrów na sekundę w stosunku do amunicji na przykład amerykańskiej. Więc finalnie ta przebijalność, pomijając oczywiście krótsze rdzenie w amunicji niemieckiej, była dość zbliżona. A z kolei Amerykanie stwierdzili, że nie ma sensu wymieniać armaty w Abramsach. Po prostu władujemy możliwie najdłuższy penetrator, jaki się da władować do łuski tam 120 razy 570, więc słuchajcie, M829A3, który wszedł w 2003 roku do służby, no to on, słuchajcie, ma rdzeń długości 880 mm. To jest dużo. To jest, słuchajcie, dużo, bo to jest taki rdzeń po prostu. Wierzę, będą z tego memy. I to przybije, proszę? Wierzę, będą z tego memy. Będą. I to przebija dużo. No i dobra, no i Amerykanie powiedzieli, że nie będą produkować, no i co się z tym może wydarzyć. No i słuchajcie, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że tej amunicji dla Abramsów nie będzie. Bo po pierwsze, Agencja Uzbrojenia i wojska, Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych pracują nad tym, żeby każdą amunicję certyfikować z każdym czołgiem w Polsce. Pomysł ze wszechmiar słuszny, oczywiście on nie wypali w przypadku amunicji programowalnej. To jest niemożliwe, ponieważ różne kraje i różne czołgi mają troszkę różnie rozwiązany ten programator amunicji programowalnej, nomen omen. Więc tu będzie problem, natomiast jeżeli chodzi o amunicję przeciwpancerną, to będą dążyć do tego, żeby K2 mógł strzelać z amunicji leopardowej, Leopard z amunicji abramsowej, żeby Abrams mógł strzelać amunicją i leopardową, i K2-kową. I to, słuchajcie, już wypali, bo na przykład Duńczycy robili badania w połowie lat 2000 amunicji do Abramsów i do Leopardów i okazało się, że nawet bez przeprogramowania komputera balistycznego celność na dystansie 1600 metrów wystarczy, żeby trafić w cel. No to jest poruszający się, bo ten, wiecie, ta strzała, czyli pocisk podkalibrowy leci tak szybko i z na tyle płaską trajektorią, że okazało się, że na dystansie typowym, a pamiętajcie, drogie dzieci i dorośli oglądający moje filmy, że w Polsce 3/4 przypadków maksymalny dystans strzału bezwzględnego to jest 800 metrów. To jest przyłożenia. A 96% wymian ognia w Polsce ma zasięg na dystansie do 1500 metrów. Dlatego więc właśnie kupujemy PPK, które są line of sight, a nie spajki. Tak, więc z punktu... Więc złośliwy jesteś. Więc z punktu widzenia balistyki zewnętrznej, słuchajcie, absolutnie nie ma znaczenia, znaczy jak pokazali Duńczycy, nie ma znaczenia, czym się strzela z tego Leoparda, bo w tym dystansie i tak się trafi w coś wielkości T-72. Natomiast u nas to będzie oczywiście certyfikowane, będą robione nastawy, odpowiednie systemy kierowania ogniem i tak dalej. To trwa, to kosztuje trochę kasy, bo to trzeba przestrzelać na poligonie, ale to będzie robione. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pamiętajcie, że przecież Amerykanie, czyli GDLS, produkuje na licencji amunicję niemiecką, czyli pocisk DM-63A1, ten sam, który kupiliśmy w ilości
kilkunastu tysięcy sztuk dla leopardów 2.pl. Proszę tego pana zamknąć. Może nawet więcej niż... Ale to już są dane podawane jeszcze kiedyś, przed szpiegomanią. I były jawne. No więc... Nie ma żadnego znaczenia. Już zostałeś wywieziony przez czarnego leopardu. Halo, policja, proszę przyjechać na YouTube'a. Natomiast wersja licencyjna DM63A1, czyli pocisk KEV Kinetic Energy Weapons A4, czyli licencyjny DM63, jest produkowany w Stanach na licencję jako amunicja eksportowa. I generalnie Amerykanie mogą nam sprzedać niemiecką amunicję licencyjną, co jest bez sensu, bo taniej wyjdzie pewnie kupić od Niemca niemiecką amunicję, ale okej. Ale spoko, jak chcemy kupić ze Stanów, a nie z Niemiec, to możemy. Powiedz mi, czemu Amerykanie nie są w stanie licencyjnie produkować niemieckich ubotów, co? Wiem, się to nie opyla. To by aha, no tak, byśmy mieli orkę. Ale dzisiaj coś z tym humorem, dzisiaj to nie brak czujności. Mielibyśmy problem okrętów podwodnych załatwiony bardzo szybko i licznie. A tak musimy dalej się. Ty się ciesz i dziękuj niebiosom, że nam LCS-ów nie wciśnięto. Tylko Grekom. Przepraszam, bardzo, są bardzo dobre okręty. Szybkie, zwinne. Mało, może nawet w cieniu radiolokacyjnym w cieniu czegoś. W cieniu stoczni, w której siedzą spalone regularnie z przeciekającymi kadłubami i korodującym aluminiowym kadłubem. Ale ja uważam, że na ten moment te okręty bardziej są w tym momencie już, nie? Bardziej ofiarami koncepcji, która na papierze była fajna. A wiesz, czyli modułowość, super duper, będzie mieć pustą platformę. Ktoś się w standard Flexa zapatrzył. Tak, tylko że standard Flex jeszcze miał sens i wyszedł całkiem nieźle, a tu już nie wyszło. I koncepcja, która wiecie, no to jest taka właśnie ofiara takiej koncepcji, która na papierze fajnie, jakbym coś takiego wymyślił czy Jarek na temat inny temat i w ogóle. A widziałeś, że na tym obdartym kubku mi się zrobiła flaga Estonii? Znaczy kształt Estonii? Estonia. Nazwałbym, no nieważne. Nie pieszcie kubków termicznych w zmywarce. Nie robi im dobrze, jak są lakierowane. W każdym razie LCS-y, bo ile można tej amunicji? Czej, skończę. I Amerykanie oprócz tej amunicji, tak, 22 minuty o szpachlowaniu ścian. I oprócz amunicji niemieckiej licencyjnej produkują też własną amunicję KIT, czyli Kinetic Energy Tracer, albo AKIT, czyli Advanced Energy Kinetic Tracer, czyli uwaga, wolframowy odpowiednik M829A3 albo M829A4, czyli tak czy siak możemy kupić od nich amunicję ze spiekami wolframu, będąc odpowiednikiem amunicji uranowej, oni cały czas tę amunicję produkują, oferują na eksport. I to jest druga sprawa. I trzecia sprawa, najlepsza, Northrop Grumman twierdzi jednak, że oni niekoniecznie wycofują się z produkcji amunicji, tylko mają chwilowe zawichrowania i oni prawdopodobnie zlecą tą produkcję, czy DOD, czyli Departament Obrony, zleci prawdopodobnie produkcję tej amunicji innej firmie po prostu, której się to będzie opłacać. Tej atomowej. Prawdopodobnie tak, nie? Więc generalnie... Zobacz, zdjęcia, obrazki, memy, filmy. Tak. Zobacz jak. Więc generalnie można było powiedzieć tak, że ta amunicja dalej będzie dostępna, ale to za krótko by ta tygodniówka wyszła, więc sorry, zrobiłem wam przedzidzie, za dzidzie, śród dzidzie i rozwój amunicji przeciwpancernej czołgowej przez ostatnie 20 lat, sorry. Wracając do LCS... Jarek, podsumowując, to po prostu w tamtych czasach taka amunicja bardziej się opłacała, w tych czasach przestaje się opłacać. A dobrze, tyle ja wspomniałeś. Słuchajcie, jeszcze jest taka sprawa, że Amerykanie zastanawiają się, czy się nie wycofać z amunicji ze zubożonym uranem, ponieważ nowe stopy i spieki wolframowe już mają te właściwości samooszczące, dokładnie takie same, jak ma amunicja uranowa. No i chodzi o to, że po prostu Amerykanie stwierdzili, że oni sobie za mało rocznie produkują tej amunicji uranowej, żeby im się opłacało utrzymywanie całej linii produkcyjnej, ale z drugiej strony zwracają uwagę na to, że wolfram muszą ściągać z Wietnamu, z Chin i skądś jeszcze, więc i chcieliby i trochę się boją, nie? No, żeby mieć surowce do produkcji, nie? Ale z drugiej strony, no, ale to takie już, dobra, nie będę wchodził za daleko idące dywagacje, natomiast LCS i Grecja. LCS i Grecja, tak. Słuchajcie, no, Littoral Combat Ships, tak? Czyli te takie, no, szybkie, zwinne. Jest to bo też tak tłumaczone można... trochę inaczej. Ships jest zamieniane na inne słowo. Little Crappy Ships, tak. Można tak to też nazwać. Tak, słuchajcie, no to takie dwa typy, bo to jest typ Independence i Freedom, tak? Czyli są dwa, jeden to jest taki Trimaran, drugi to jest troszkę bardziej jednokadłubowy, tak? Czyli
trochę bardziej taki konwencjonalny projekt, natomiast te okręty łączyła koncepcja takiej nienawiść do US Navy ludzi, którzy je przepchnęli. Wiesz co? Tak, no wiecie, no słuchajcie, no skoro okręty dosłownie kilka, w porywach kilkanaście lat po prowadzeniu ich do linii są wycofywane, to mówi samo za siebie, prawda? Mówi się, że to są najgorsze okręty w US Navy od zakończenia II wojny światowej. O nie, to parę typów by się jeszcze znalazło, ale na pewno od zakończenia zimnowojnia na pewno, to na 100%. Wiecie, koncepcja była taka, że będziemy mieć szybkie okręty do pewnej grupy zadań, które będziemy konfigurować do tych zadań w zależności od potrzeb, tak? Czyli na przykład walka nawodna w takich miejscach przybrzeżnych, tak? W konfliktach asymetrycznych, na wodach litoralnych, mogę jeszcze paru mądrych słów użyć, wiecie o co chodzi. Jest brzeg, są piraci, są łódki i trzeba ich ścigać okrętem, tak? I trudno, żeby Adlai Berka tam wysyłać za miliardy dolarów, tak? Więc to jest ta kwestia. Uwaga, zwalczanie okrętów podwodnych też było zamysłem tych okrętów. Nawet miało mieć postać, wiecie, takiego okrętu, który trochę jest za tani na to, żeby go zatopić torpedą. Będzie już dosyć szybki. Będzie miał śmigłowiec pokładowy, będzie miał bezzałogowce. No i trzecie, walka przeciwminowa, co ciekawe. Słuchajcie, zrobić okręt, który zapyla te 40 parę węzłów, żeby zwalczał miny, też jest dosyć ekscentrycznym pomysłem. Najważniejsze jest to, że niemal całość tej walki miała być prowadzona za pomocą środków, które nominalnie na pokładzie tych okrętów nie miały się znaleźć, tak? Bo to należy określić, że miała się znaleźć tam armatka, miały się znaleźć jakieś tam WKM-y tego typu rzeczy, system walki, a reszta modułów miała być dokładana, nie? Czyli takie zauroczenie modułowością. No i tylko, że poszło coś mocno nie tak, tak na etapie tej koncepcji. Czyli te moduły okazały się niewydajne. Systemy, które były organicznie na pokładzie okrętu, okazały się niewystarczające na przykład do samoobrony tego okrętu, PC. Były problemy z integracją tego, były problemy z ludźmi, którzy mieliby to obsługiwać, bo okręty były dosyć małe i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta porażka na etapie koncepcyjnym. Może, wiecie, można sobie dokonać takie stwierdzenie, a może za 20 czy 30 lat to jeszcze miałoby sens. Może. Na ten moment nie wyszło. Gdyby nie to, że te okręty się sypią, bo okazuje się, że aluminium koroduje. Po pierwsze to jest ta koncepcja, która też jest troszkę nie tego i która zakończyła się tak, że do tych okrętów zaczęto dokładać rzeczy na stałe, tak? Bo te moduły trochę nie wyszły i bez modułów te okręty w ogóle nie dawały się do niczego. Ale dwa, że na etapie projektu i potem produkcji popełniono szereg błędów dotyczących platformy per se, tak? Po prostu, która system napędowy, przekładnie, pędniki, struktura kompozytowa, struktura jakaś tam aluminiowa, mnóstwo problemów z czystą platformą, z tym, że ten okręt zwyczajnie nie działał, nie płynął tak, jak powinien i tak dalej, tak. Nie? Więc to są dwa typy problemów. Jeden i drugi jest istotny. Paradoksalnie bardziej udało się wyeliminować tę drugą grupę problemów, czyli to z kwestiami błędami produkcji, sprawności i tak dalej. I to jest łatwiejsze do wyeliminowania, natomiast nie da się wyeliminować, naprawić koncepcji, tak? Bo nie da się nagle tego okrętu przytyć razy dwa, żeby on się do czegoś nadawał, nie? Wracając do kwestii LCS-ów. Trzy grupy modułów, z każdą grupą modułów były problemy. Zabrakło wyporności na te moduły, zabrakło konkretnych rozwiązań na te moduły. Zabrakło w pewnym momencie finansowania na te moduły, bo uznano, że jednak nie ma żadnych postępów w tym, a jednocześnie, drodzy oglądający, dalej produkowano jednostki, tak? Które, jak wcześniej powiedzieliśmy, same w sobie, po pierwsze z powodu modułów, były w dużej stopniu bezużyteczne, po drugie ten bazowy zestaw uzbrojenia i wyposażenia nawet z tymi modułami byłby niewystarczający. No, cały czas kontestowano kwestie zdolności do obrony przeciwlotniczej, czyli po pierwsze systemów przeciwlotniczych poza systemem samoobrony, po drugie systemu walki radioelektronicznej. Jednego i drugiego na tych okrętach bazowo brakowało i w tym momencie, wiecie, to może była taka zaszłość kwestii, jak wyślemy te jednostki do zwalczania TOW i jakichś tam innych pontonów z piratami, to po co system walki radioelektronicznej? Ale jak widzimy, obecnie na Morzu Czerwonym, ale też w kilku poprzednich latach, okazuje się, że walka z przeciwnikiem asymetrycznym to może być kwestia zdolności do strzelenia, nie mówię, że wiecie, 100 dronów i 20 balistyków, ale na przykład dwóch przeciwokrętowych pocisków rakietowych, owszem, tak? A te okręty nie zostały wymyślone, koncepcja zwyczajnie tego nie przewidywała. Ktoś, kto myślał o tą koncepcją, myślał o jakimś innym teatrze, innych czasach, no i
czas jakby paradoksalnie tą koncepcję zweryfikował. No tego dostaliśmy w gratisie to, że te okręty zwyczajnie zostały źle zaprojektowane, źle zbudowane. No i mamy to, co mamy. No i teraz, wiecie, Amerykanie wycofują kolejne jednostki, naprodukowali i produkują kolejne jednostki i zaczyna się szukanie... Jeleni, którzy to kupią albo wezmą. Dokładnie tak. Pierwszymi jeleniami od paru lat gdzieś mówi się o Grekach. Innymi jeleniami są państwa Zatoki, gdzie przynajmniej jeden kraj kupił LCS-y w pewnej formie, ale powiedzmy okręty bazujące na projekcie LCS-a. Więc okej, na bazie Independence, ale to jest inna kwestia, bo to są nowe okręty. Natomiast wiecie, no jest tych okrętów albo będzie kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt do kupna. Kto to kupi? Nie wiem. Ja chyba jedyne, co sobie wyobrażam jakąś użyteczność tych jednostek, to okrojenie ich w ogóle z tej koncepcji modułów, wsadzenie tam na przykład 8 POKPR i zrobienie z nich małych okrętów rakietowych, dosłownie, tak? Tylko czy tak stosunkowo duże pod względem takich zadań jednostki, kosztowne w eksploatacji, czy to ma sens, tak średnio to widzę, nie? No i wiecie, to w charakterze żartu cały czas się mówi o tych LCS-ach dla polskiej marynarki wojennej jako takim najgorszym z możliwych wyborów, nie? Więc to tak należy stwierdzić. No i teraz wiecie, dobra, jeszcze końcówka, czyli na czym się ta przygoda z tymi LCS-ami dla US Navy skończyła? No skończyła się w sposób banalny, czyli US Navy uznało, że potrzebuje fregaty, ta-dam, czyli typ Constellation obecnie. Które będzie chyba taką fregatą, która stoi blisko możliwości niszczycieli pod względem obrony przeciwlotniczej, tak? Tak. Wiesz co, no, oczywiście liczba komór, nie? No bo jednak niszczyciel 100 komór, tam będzie de facto 1/3 tego. To fakt. Natomiast to będzie naprawdę bardzo... O nie, jak żyć. Tak. To będzie bardzo zaawansowana fregata. Ta fregata, to też pamiętajcie, zwróćcie też uwagę na platformę. LCS-y pod względem ZOP. Pamiętajcie, że Arleigh Burke, czy to Flight 2, 2A, 2B, czy teraz Flight 3 i tak dalej, to jest obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza, BMD, może zwalczanie celów lądowych. Czego Amerykanom brakuje? Brakowało, de facto już w latach 80. Zaczęło brakować. Fregat ZOP, jednostek do zwalczania okrętów podwodnych. LCS-y miały być pewnym erzacem, czyli nietypowo jednostkami do zwalczania okrętów podwodnych, ale uznano, że przecież to zagrożenie też znika, bo zniknęła wojna morska flota, tak? Powiedzmy ZSRR, więc można zrobić jakąś jednostkę, którą gdzie jak coś przyczepimy i taki sonar, tam jakiś moduł dołożymy, to będzie może działać, banglać w jakimś stopniu. Okazało się, że nie zabanglało w ogóle, ale to jest inna kwestia. Natomiast okazało się, że zagrożenie konwencjonalnymi i nuklearnymi okrętami podwodnymi istnieje, a wręcz narasta w tej chwili, tak? Od paru dobrych lat. Więc Amerykanie, powiedzmy, że sięgnęli do przeszłości pod tym względem, że sięgnęli po okręt dedykowany działaniom ZOP tak naprawdę, bo Constellation to będą fregaty wielozadaniowe z naciskiem na detekcję i zwalczanie okrętów podwodnych. To należy stwierdzić. Oczywiście, jak na możliwości Amerykanów, to one będą miały bardzo duże zdolności i w innych zakresach, ale nacisk jest na ZOP. I teraz, gdzie jest pierwsza objawa tego? Ona wynika z projektu, który wybrano jako ten do zaadaptowania. To jest włoski projekt fregat FREM. To jest fregata, która wspólna francusko-włoska, która na deść stekle ślarskiej została zaprojektowanego okręt mający tropić okręty podwodne. Z tego wynika odpowiednia linia kadłuba i z tego wynika konfiguracja siłowni. Tak? Czyli... Tam nie jest przypadkiem elektryk w siłowni? Tak, dokładnie. Czyli mamy diesle zamknięte w gensetach wytłumionych, mamy turbinę dla mocy szczytowych, mamy bardzo zaawansowaną, tak pod względem przenoszenia odpowiedniej mocy, ale też pod względem spasowania jej przekładnie, czyli ta przekładnia musi być cicha, po prostu, tak? Mamy elektryki, silniki elektryczne, które w przypadku krążenia na takiej niskiej prędkości są jedynym, jak to powiedzieć, elementem, który wprowadza w ruch wał napędowy. Mamy pędniki, które są odpowiednio zoptymalizowane i to jest widać od razu, jak się popatrzy na konfigurację tego okrętu, to widać, że to jest okręt ZOP. Więc Amerykanie sięgnęli po coś, co Europejczykom zwyczajnie wyszło, bo teraz jest taka ciekawa kwestia. Przez US Navy są robione takie, powiedzmy, nieoficjalne konkursy i rankingi, gdzie amerykańskie nuklearne okręty podwodne, sojusznicze,
konwencjonalne okręty podwodne są tropione przez środki amerykańskie i sojusznicze. I francuskie i włoskie Fremy rok w rok wygrywają zwyczajnie. I są zauważane, i to jest określane, to jest ten Tail the Hook, czy jak to się tam nazywa, taki konkurs, powiedzmy, tak? I one są w tym bardzo dobre. To jest linia kadłuba, jest od konfiguracja siłowni, jest wyposażenie ZOP, czyli sonar podkilowy, sonar rozmiennej głębokości zanurzenia, tak, CAPTAS. I Amerykanie wzięli to, co Europejczykom wyszło, kupili to na licencji, udoskonalili wedle tego, co ich zdaniem dla ich potrzeb jest jednak jeszcze niewystarczające. Czyli no przede swoje... wszystkim OPA, czyli pewnie ochrona przeciwawaryjna. Tak, ale wiesz co, też OPL-kę, bo oni wsadzili EASR, czyli radar trzyścianowy AESA, który zapewnia to 360-stopniowe, nieprzerwane pole obserwacji. Czyli coś, co Włosi na przykład na fremach nowych Advance, czego one się nazywają, robią. No, Amerykanie to zrobili trochę wcześniej. Bazowe fremy mają jednak radar, który jest rotatorem, tak? Powiększyli, wydłużyli ten okręt. Będzie miał troszkę większą autonomiczność. Będzie miał 32 komory MK41, a nie Silvera i tak dalej, i tak dalej. Wzięli z Frema to, co jest w nim dobre, doprawili to, co ich zdaniem jeszcze brakowało i mają Constellation. Te okręty, moim zdaniem, to jest bardzo dobra decyzja i to zwyczajnie nie powinni zrobić trochę wcześniej, no trudno. Szczęście ich w nieszczęściu, że jakby w tym momencie nic nie stało się, co obnażyłoby ich takie słabości. Jak to się mówi po polsku, na biednego nie trafiło. Na biednego nie trafiło. No, za to my kupimy LCS-y i będzie, że na biednego. Szczęście mamy mieczniki. Weź, jaki głupi pomysł. Słuchajcie, taki ostatni jakby akcencik. Jeszcze, jak będziemy dogrywać następnego dniówkę, to jeszcze będzie kwestia na pewno. Natomiast pojawiło się zamówienie na indywidualne ekrany maskujące. To jest taka dziwna nazwa, która mówi o czymś dosyć konkretnym i ciekawym. Czyli w 2024-2026 rok mają zostać dostarczone, nazwijmy to ekran maskujący, połączony z pałatką, połączony jeszcze z kilkoma innymi funkcjonalnościami, które mają maskować indywidualnie żołnierzy przed wykryciem środkami obserwacji nocnej, termowizyjnej i tak dalej. Tak, oczywiście optycznej też, no bo wiecie, jeżeli ktoś narzuci na siebie coś, co będzie miał dobry wzór maskujący i dobry kształt, to też go będzie maskować. Ale założeniem jest to, że to ma ułatwiać ukrycie przed obserwacją termowizją. Tak? Bardzo fajna rzecz, bo ta rzecz została zaprojektowana w sposób troszkę oddolny jeszcze przed konfliktem na Ukrainie, tym dużym, tak, inwazją i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak mówiąc wprost, to została zaprojektowana przez żołnierzy, którzy potem rozpatrzyli wyszukiwali instytutu, który się pod tym podbije, żeby to można było wdrożyć do produkcji. I to produkuje... Lubawa. Lubawa? Nie, poczekaj. No gdzie? Inaczej. Ostatnie zamówienie wygrała Lubawa. O. Tak, no bo to jest projekt wojska, to wojsko może to zlecić komuś innemu, co byłoby w sumie bez sensu, bo Lubawa to ma odpowiednie materiały. Tak. Niemniej, słuchajcie, ta pałatka jest fajna, bo to jest pałatka ja o tym pisałem do nowej techniki wojskowej x lat temu w ogóle. Ta pałatka ma w ogóle dwie warstwy pokrycia, może służyć jako nosze do ewakuacji rannego w razie problemu. I myślę, że Dawid gdzieś wrzuci zdjęcia, bo mamy trochę zdjęć jeszcze z tego artykułu. Słuchajcie, ona naprawdę maskuje w podczerwieni i w termie. Naprawdę teraz, jest to skuteczne. I teraz sobie wyobraźcie dwie kwestie. To było jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Wtedy, tak? Przed dronami, przed wszystkim. Dokładnie. To było jeszcze pomyślane bardziej jako coś, co będzie maskować przed jednak systemami obserwacji nocnej, takimi, wiecie, posiadanymi przez żołnierza. Celownik termalny, jakaś kamera termalna. Zasobniki lotnicze z większej odległości, tak, celowniki termowizyjne, czołgowe. BW z systemem kierowania ogniem i na przykład, wiecie, macie obsługę PPK Spike, tak? Kilka osób, wyrzutnia, no, sygnatura termalna jest istotna, nie? Więc narzucacie coś takiego, no i wiecie, no, szansa na przeprowadzenie z sukcesem jakiejś zasadzki jest o wiele większa. Natomiast pięknie pokazuje jeszcze użyteczność tego typu rzeczy i to, że tego powinno się kłaść o wiele więcej i nie tylko dla jakichś tam elitarnych jednostek. Ukraina, kiedy pokazuje się, że drony z kamerami termalnymi są przekleństwem, tak? Znaczy przekleństwem, zależy z której strony patrzeć, tak? Ale są świetnym źródłem obserwacji, systemem obserwacji i bardzo trudno się przed nimi ukryć, nie? No bo jak? Więc no, co tu dużo mówić? Trzeba się cieszyć, że coś takiego opracowaliśmy, co prawda inicjatywą oddolną,
Ale dalej, gratulacje dla tych, którzy to doprowadzili do końca. Dwa, po prostu trzeba tego kupować więcej, uczyć żołnierzy, jak skutecznie tego to wykorzystać. To jest jeszcze inna kwestia, wiecie. Żołnierz dostaje. I teraz żołnierz drapie się po nosie, co on ma z tym dziadostwem zrobić, tak? No, niestety trzeba wziąć tego drona, pożyczyć od straży pożarnej, albo pożyczyć od kogoś, albo nie wiem skąd. Wiecie, żołnierz, masz znaczy, lisę, te pałatki wiesz, są w użyciu w 6. brygadzie. I na przykład są używane do zespołów przeciwpancernych, do maskowania żołnierzy, nie, one tak, są wykorzystywane, tak. Tylko trzeba pamiętać o tym, że to nie jest magiczna peleryna niewidka, tak? Bo jeżeli na przykład żołnierz narzuci na siebie taką pałatkę, to po pierwsze tego nie zrobi, bo ona jest dwuwarstwowa i te warstwy muszą mieć pewną odległość powietrza między sobą, żeby naprawdę optymalnie działało, czyli się rozpina jakby tropik najpierw, a nad tym się nadpina taki namiot zewnętrzny, powiedzmy. Natomiast wiadomo, że jeżeli uchylimy wejście do tego, to na przykład gorące powietrze, pary mogą się uratniać i zdradzić stanowisko, bo może być taka sytuacja, jeżeli jest odpowiednia różnica temperatur, albo jeżeli w środku pod tą pałatką zrobi się nam termos. Tak. To też trzeba o tym pamiętać, natomiast no, jest to bardzo skuteczne. To nie jest coś, co jest w stanie zamaskować żołnierza w trakcie ruchu w żaden sposób, bo takie próby i doświadczenia w Polsce były robione i to nie wypaliło. Chyba, że ten żołnierz będzie pełzał dosłownie po gruncie z prędkością, nie wiem, pół metra na 5 minut. Snajper, tak powiedzmy. Snajper, coś w tym stylu, nie albo będzie czekał w zasadce przywalony tym. Natomiast jest to bardzo skuteczna rzecz dla zespołów przeciwpancernych, broni zespołowej, do ukrycia żołnierzy w stanowiskach polowych, no faktycznie ta pałatka się przydaje. Połączyć kilka stanowisko dowodzenia jakiegoś plutonu, tak? Czy fajnie, że jest to zamawiane, kompanii, szkoda, że tak mało, po prostu. Mhm. Tak, no i dwa, Jarek, że jednak jak wiele innych rzeczy należy żołnierzy szkolić w kwestii tego, co przeciwnik może z tym zrobić, tak? Czyli właśnie, tak. Wiecie, ile jednostek w tej chwili jednak wzięło, pomyślało o tym, żeby napuścić drony na jakąś tam swoją kompanię, tak? Na przykład robili transzeje, to, ale wiesz, pancerniacy z pierwszej pancernej warszawskiej, jeszcze na Leopardach 2.pl, mieli ćwiczenia, taki sparring ze spadochroniarzami, no i wiesz, okazało się, że ta pałatka w zasadzie całkowicie odpowiednio użyta powoduje, że sekcje przeciwpancerne spajków były kompletnie nie do wykrycia dla czołgistów na typowym dystansie 800 metrów dla nas. Oni w ogóle ich nie widzieli. A teraz, i słuchajcie, wracam już kończąc finalnie, wracam cały czas do tego, słuchajcie, czy te PPK, czy to na ziemi, tak, czy śmigłowcowe, czy coś. Mówimy o ogniu bezpośrednim i o tym, że popatrzcie, jaką dla mnie aberracją jest to, żeby w ogóle stawiać, czy to drogie platformy śmigłowcowe, nie? Czy żołnierzy w takiej sytuacji, kiedy kurde, można mieć pepeki strzelające spoza linii horyzontu, tak? Za jakieś przeszkody i nawet nie stwarzać dla nich ryzyka, nie? Bo mieć to pochatane topazem, mieć jakąś lotniczą wersję topaza, która będzie współpracować, na przykład łączyć się przez odpowiednie radia z tym, co ma ta dana brygada, czy tam batalion zmechanizowany w obronie działa na przykład sobie, tak? I kurde, to jest dbanie o życie żołnierzy, nie? Ale dobra, już dywagacje. Dobrze są te pałatki, trzeba ich kupować więcej, trzeba powiedzieć żołnierzom, jak tego używać. Tyle, finito. Finito. Dziękujemy. Dziękujemy. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie, gorące podziękowanie dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się w tym tygodniu jeszcze w jednym albo dwóch odcinkach. Śledźcie kanał. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.